Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dawno nie było gry mobilnej i jak dostałam reklamę odnośnie gry z Harry'ego Pottera, no to wiecie, musiałam. Jeżeli będzie słychać jakieś dziwne dźwięki a la motorek, to ciche mruczenie mojego kotka, bo teraz Siwusia jest mi na kolankach i mruczy, więc jak coś to sorki. I cóż, mam nadzieję, że dobrze zagram dźwięk, bo pierwszy raz nagrywam dźwięk oddzielnie na kompie, a oddzielnie na telefonie. Nie przedłużam, postaram się zrobić pierwsze wrażenia jak najbardziej profesjonalnie, jak się da, już bez takiego gadania, więc zaczynamy. Przede wszystkim, cóż tutaj takiego mamy do wyboru? Ten kształt mi się najbardziej podoba. Chyba ten kolor, co był na samym początku. No na pewno nie chcę takiego nosa. Nie ma mowy. Czy tylko takie nosy są... A, bo tutaj jeszcze się... Okej. Okay. Chyba będzie to. Nie, dalej nie to. O, już lepiej. dalej trochę wygląda jak prosi nosek. nie wiem do końca jak to w tym przypadku zmienić. O. Dobra, niech będzie tak, bo boję się, że lepiej już sobie nie poradzę. Weźmiemy takie oczy. Raczej tutaj nie będę nic zmieniać, tylko kolorek. A brwi cieńsze, ale bez przesady. Ok. No i usta mi się nie podobają totalnie. Szkoda, że ich kształtu więcej nie można tutaj zmienić. I tak wychodzi na to, że to mój awatar jak na razie. Co do włosów, na pewno... zablokowane. Ciekawe, jak się odblokowywuje. Aha, okej. Okay. Czyli jeszcze wychodzi na to, że takie rzeczy będzie można później zmienić. No to chyba wybiorę taką prostą dość fryzurę. No i reszty nie możemy zmienić, także complete. I cóż. O. Mamy pierwszą rozmowę. Okej, okay, czyli się zapoznajemy, ty też będziesz uczęszczać. Szkoda, że nie ma żadnego tutaj dialogu, jest tylko muzyczka. Okej, nie wiemy gdzie zacząć. Pomogę. Niby jest ekspertem od Hogwartu. Powinniśmy znaleźć wszystkie książki, których potrzebujemy w Flourish and Blots. I wychodzi na to, że ukończyliśmy jakiegoś questa. I mamy pójść kupić książki, czyli jak na razie nie ma żadnych animacji poruszania się, jak na razie jest samo klikanie, zobaczymy czy to się zmieni, czy to jednak będzie przez cały czas w ten sposób. No dobrze, potrzebujemy książki, no to mamy trzy. I co teraz? Przesuwamy kolejne książki, ojeju, ile tych książek, co? Dobra, wszystkie znaleźliśmy, zobaczmy, czy Rowan może nam pomóc z innymi przyrządami, potrzebnymi rzeczami, może w ten sposób, jak widzicie, czasem słownictwo mnie zawodzi.
Okej, mamy wszystkie książki i po raz pierwszy mamy jej, czyli w końcu jakiś dźwięk. Jestem trochę zawiedziona, że nie ma dialogów, bo jednak język angielski jest dość uniwersalny. Żeby po polsku dialogu nie było, to rozumiem, ale po angielsku. No i teraz mamy się nazwać, więc ja się nazwę Yumi. YouTube czy Wizard? Niech będzie YouTube w sumie. Co o tym? Confirm. Okej, okay, jestem Yumi YouTube. Miło mi Cię poznać, Yumi, no wiem. Przepraszam Was, ale czasami lubię tak posmieszkować. Znowu jakiś dźwięk. No i patrzymy na nasz list akceptacji. Świetnie. Jeszcze musimy kupić coś specjalnego. Szalik, sweter czy czapka? Może czapkę weźmy. Okej, okay, idziemy do Olly Wonders. Nie do końca rozumiem, czemu pokazuję tak strzałkę, jak trzeba kliknąć w odwrotnym kierunku, przesunąć. Czy tutaj będziemy wybierać różdżkę? Zium! Czyli to będzie moja różdżka. Za pierwszym razem trafiliśmy? Naprawdę? Okej, czyli to jednak nie jest dla nas różdżka. Okej. To ja mam brata? Świetnie, dobrze wiedzieć. Okej. No cóż. Sprawdźmy w takim razie ładniejszą różdżkę. Czy to jest różdżka dla nas? O, chyba tak. Jej! Mamy różdżkę. Świetnie. Co teraz? Co teraz? Poczekam na kota, jednak nie chcę płacić 20 zł za coś takiego. Wracamy do naszej koleżanki. O, jaką czapę kupiła. Wychodzi na to, że ona chyba się zna na wszystkim. I na różdżkach, i na Hogwardzie, i na pielęgnowaniu ogrodu. Nie wiem, jaki jest odpowiednik polski inaczej. Jacob. Ciekawe, kto to jest ten Jacob. Ale jak widzimy, bardzo zły uczeń. Łamał zasady non-stop. Shibusia, co się ostatnio z tobą dzieje? Słuchajcie, mój kot to chyba chce brać udział w każdym odcinku. Jak słychać, to sorry. Okej. Okay. Będziemy udawać, że nie chcemy żadnej uwagi ani nic takiego. Czy możemy już się pojawić w Hogwardzie? Rozdział drugi. Sprawdźmy, co się dzieje w rozdziale drugim. No tak, oczywiście. Jak, żeby inaczej. O, czyżby to było wybieranie, w którym będziemy domu już? Nie wiem, czy w to klikać, czy nie, czy to przyspieszy, czy nie, takie historyjki.
O, jednak jakiś kwestik tutaj mamy. Czyli będziemy tutaj z czapusią wybierać nasz dom. Jak na razie nauczyciele nie są aż tak źle odwzorowani, bym powiedziała. Jest okej. Okay. No i pora na nas? Już my? Jeszcze nie. I teraz ja! O nie, rozpoznali po nazwisku. Już myślą, że ja z tych najgorszych. I co? Czy to? Aha, czyli sami mamy sobie wybrać. Niech będzie. Gryffindor! Jej! Nikt się nie cieszy, że w Gryffindorze jestem. Nie, no dobra, dwie osoby. No cóż, przemowa mnie za bardzo nie interesuje. Okej, co to jest? Aha, czyli to jest odmierzyć na punkty, coś takiego. Oczywiście, magicznie pojawia się jedzonko. Czy to już koniec wstawek filmowych? Niestety nie. Okej, czyli teraz mamy iść do naszych komnat. Tak to zrozumiałam. Do naszych pokoi. Siwusia, proszę cię, musisz mi psuć każdy dzisiejszy odcinek. Dobra, tu mamy do rozmowy, mamy też jakiegoś questa, zobaczmy co się dzieje. Wiecie co, dam jej snaka, może to ją uspokoi. Chodź. Masz snaki. I proszę siedzieć cicho. Ajajajajaj. Dobra, wracamy. O nie. Widzę, będziemy mieli z tego trzeciorocznego ucznia tutaj wroga. Czyżbyśmy poszli teraz na zajęcia? Tak, niesamowite zaklęcia, to jest to, czego chcemy. Idziemy na zajęcia. Lumos będziemy się uczyć. O nie, ale śmiesznie z nim mamy, okej. Okay. Będę przestrzegać zasad, nie jestem jak mój brat. I co, i jedną godzinę teraz będzie trwało, tutaj trwała nauka? Czy to jakoś będzie przyspieszone? Wow, świeci się, jej! Nauczcie teraz mnie. No dobra, czytamy coś. Czyli możemy albo czekać, albo robić jakieś zadania. Typu słuchać, przeczytać. Aczkolwiek...
No, zapewne światło, tak? Czyli jeszcze musimy uważać, na co wychodzi. Okej, okay, i co teraz? Czy się nauczyłam już tego zaklęcia? No, jak widać, nie bardzo. Uczymy się dalej. I co teraz? Ojej, źle kliknęłam. Nie zwróciłam uwagi, że tam pisało, że musi pasować, czy coś takiego. Ale się nauczyliśmy, czyli nie musieliśmy czekać tej godziny, no to gicior. Siup. Lumos! Patrzcie, jaka utalentowana jestem. Well done, Mrs. YouTube. No i dobrze. Bardzo się cieszę. I cóż, co teraz? A, bo my ciuszki dostaliśmy tam na dole. No nic, mniejsza, mniejsza, mniejsza. Co się tutaj dzieje? Jakaś kłótnia. No nie wiadomo, czy jesteś najpotężniejszy. Oczywiście, że się postawię i obronię. Kim myślisz, że jesteś? To jest Yumi. To wszystko wyjaśnia. Twój brat stracił rozum. Tak, wiem, że mój brat był okropny. Nie obchodzi mnie twoje pochodzenie. No okej. Oczywiście musiał tutaj pojawić się profesor Snape. Profesor Snape, który powie, że jestem najgorszym dzieckiem z wszystkich. No nie ma za co, jesteśmy przyjaciółmi, Rowan, no. I cóż, idziemy teraz na zajęcia z robienia eliksirów. Czego się dzisiaj nauczymy? Ej, no nie strasz nas! Okej, okay. Cure for Boils Potion. Oczywiście, że nie, że zrobię perfekcyjnie. Nie ma mowy, że zawiodę. Lekcja się zaczyna. Obserwujmy go. Co on takiego robi? Rękawy. Dwa środkowe. Pomarańczowe coś. Dwa środkowe. Czy to się powtarza? Tak, to się powtarza, dobrze. No nie wyszło. A nie, wyszło. Brilliant, okej. Okay. Yay, level up.
Okej. To klikanie, nie ukrywam, trochę denerwujące, ale lepsze to niż czekać godzinę na nauczenie się. I cóż, nie wiem, może to tym razem błyskawice, nie do końca wiem, co jest tutaj jeszcze najbardziej potrzebne w tej grze. Brilliant! Yay! Patrzcie na mój eliksir. Yay! Sukces! Może nie jestem taka niedobra, no to dobrze. Oj. Czyli jednak nie wyszło. Jak to jestem gorsza niż mój brat? No powiem, że mnie sabotażował, no. Oczywiście mi nie uwierzył. Czyli będziemy wrogami już. I cóż, wychodzę. Rozdział trzeci. Co to takiego będzie? Dom Gryffindora. No tak, jestem Yumi, a ty? Ben Cooper. A nie ma za co. Czemu mi dziękujesz? Ach, mad-blooded, niedobrze, nieładnie tak mówić. No cóż, słuchajcie. Harry'ego Pottera obejrzałam wszystkie części parę razy. Czy jestem jakąś mega znawczynią? No nie. Aczkolwiek wydaje mi się, że no, gra nie jest aż tak źle odwzorowana. Są pewne punkty ważniejsze, spójne i się po prostu najzwyczajniej w świecie zgadzają, aczkolwiek no, są też jakieś fragmenty, które pozostawiają trochę do życzenia. Jak widzicie, można sobie wybrać nowe fryzurki i nowe twarze, kolory oczu, na to wychodzi. Więc tak, słuchajcie, jak najbardziej gierka się wydaje być w porządku. Nie wiem, czy to jest gierka, która was wciągnie na dłużej. Wydaje mi się, że to jest gierka na jedną, nie wiem, podróż pociągiem, czy jedno gdzieś wyjście do jakiejś rodziny, o której no, nie macie za bardzo co robić i chcecie na przykład pograć ukradkiem. Chociaż no, teraz raczej to się zbyt często nie zdarza w obecnej sytuacji na świecie. By the way, pamiętajcie nosić maski. I dezynfekować rączki. No cóż, jak dla mnie jest tu dużo, dużo bardzo dialogów. W tego typu grze no raczej się tego spodziewałam, chociaż nie ukrywam, że raczej wolę gry, w których coś się dzieje. Zobaczmy, czy będą jeszcze jakieś zajęcia i będziemy powoli kończyć odcinek. Lumos! Co się tu dzieje? Czemu tu jest tak ciemno? Coś odkryliśmy? O nie! Hej!
Czy on będzie sabotażował szkołę i nas? O nie! Co się dzieje? Aż mi telefon wibrował. Myślałam, ktoś do mnie dzwoni czy coś? Pomocy! 8 godzin? Serio? To ile rzeczy ja tu mam naklikać? Ojeju! Teraz i klikamy, i rzucamy zaklęcia jednocześnie. Okej, okay, zawsze to coś innego. Lamas, po raz kolejny. No niestety nie znamy. Ojej! Co się dzieje z moim telefonem? Czemu tak wibruje od tego aż okropnie? Ojeju! No nie wierzę, naprawdę! Ale już tak zepsuć Hagrida, to nie wiem jak oni mogli. No cóż, dziękujemy Hagrid za ratunek. O nie! Hagrid oczywiście nas uspokoił, no. Nie będziemy się mścić, na to wychodzi. Ale tak, słuchajcie, wychodzi na to, że każdy kolejny tutaj quest będzie coraz dłuższy i coraz bardziej skomplikowany, bo trzeba będzie albo znać jakieś zaklęcie, albo naklikać się więcej niż wcześniej. Osobiście uważam, że naprawdę jak się nudzicie i lubicie tego typu gry, to zdecydowanie polecam. Grafika jest jak najbardziej w porządku, płynność gry również. Nie wiem czemu co jakiś czas są takie mega dziwne wibracje przy tego typu wydarzeniach, czy to twórcy jakoś wymuszają na telefonie, czy coś się takiego tutaj dzieje. No, nie podoba mi się ta szata, to też nie, więc wolę zostać w tym. Także tak, słuchajcie, ogólnie gierkę wam polecam, jeżeli się nudzicie i chcecie sobie poklikać, pograć lub jesteście mega fanami... Auć! lub jesteście mega fanami Harry'ego Pottera. Być może wtedy faktycznie byście się poczuli jak tacy ala uczniowie. Jak widzicie, są wszystkie zajęcia, które były na Hogwardzie w miarę, w podobnej kolejności, o ironii, w identycznej. Także możecie się nauczyć latać na miotle, nauczyciele są również ci sami, a prawdopodobnie może będą jakieś też gry, kto wie. Także ogólnie gierka dużo miejsca nie zajmuje, jest dość przyjemna. Gdybym miała tutaj wam podać jakąś konkretną ocenę, to bym powiedziała, że w skali od 1 do 10 dałabym takie mocne 7, bo zawsze można by było troszeczkę poprawić tutaj tą grę. Tym bardziej, że jesteśmy out of energy, czyli już nie mamy tej energii potrzebnej do przyspieszenia i teraz na przykład będziemy musieli czekać 3 godziny, co jest dość denerwujące, więc warto co te 3 minuty, czy ile tam
sobie wracać po ten jeden energii. Nie wiem, co to worek, więc wezmę worki. Widzę, że dosłownie dbamy o naszą tutaj. O naszą miotę. Ojeju, ta gra ciągle mnie wciąga. Miałam wam powiedzieć moją opinię. Więc tak, jeżeli szukacie tego typu gry, to zdecydowanie polecam. Nie jestem pewna, czy jest to gra, w którą byście sobie cały czas grali. Aczkolwiek na pewno jest to gra, przy której przynajmniej jeden wieczór da się spędzić, da się posiedzieć, tak? Także jak widzicie, są rzeczy do wyboru, są stroje do wyboru, są przeróżne zajęcia, są questy, jest taka, wiecie, a la historia w tym. Więc wydaje mi się, że wam się spodoba. Dajcie znać, czy pobraliście tą gierkę lub czy graliście w nią wcześniej, a jeżeli pobraliście przeze mnie, to co sami o niej sądzicie. I tak miło było wrócić do jakiejś gry mobilnej, do czasów, gdzie właśnie nie miałam i jeszcze komputera, żeby przypomnieć sobie, jak to jest. Dziękuję wszystkim oczywiście za te 5 lat na YouTubie, które miały miejsce troszeczkę ponad miesiąc temu. I mam nadzieję, że widzimy się w przyszłych odcinkach, tym razem już w grach komputerowych. Pa, pa!